No hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i zapraszam was do kolejnego materiału z gry, jaką jest oczywiście Pokémon Violet, w którym to dzisiaj stoczymy walkę z kolejnym z tytanów, tym razem tym latającym i wyjątkowo pasującym do Polski. Zapraszam więc do oglądania, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji, no i lecimy. Okej, ruszamy dalej po tym, jak udało się fajnie złapać dzisiaj już pierwszego poka. Natomiast, właśnie, jeszcze zobaczmy jedną bardzo ważną rzecz, bowiem w Pokédexie mam już 32 złapane Pokémony, a to jest równoznaczne z tym, że mogę odebrać kolejną nagrodę, którą jest oczywiście Thunderstone. No i zaraz się dowiemy, co jest kolejną nagrodą. Ultra Ball, ale jeden? Jeden Ultra Ball jest nagrodą? Znaczy, mam nadzieję, że nie, no i na pewno nie, no nie jeden, chyba jak były Great Ball, to dostałem ich 10, więc ja liczę, że co najmniej będzie, słuchajcie, z tych Ultra Balli z 20, jak nie 30. No ale zobaczymy, ale zobaczcie, no coraz więcej spotkanych Pokémonów, już 61. Wygląda to naprawdę fajnie. Natomiast Gimigul jest wciąż tym ostatnim, no jest Pokémonów 400, więc no jest tylko kilka przed nim tak naprawdę. I co jest grane? O, ktoś dzwoni. Arwen! Aha, on już wie, gdzie ja się zbliżam, cwaniaczek. Masakra. Arwen jest dziwnym człowiekiem z pewnością. To już zresztą to jego, wiecie, oferowanie kanapek z zielem. O, tak ładnie trzeba powiedzieć. Już budziło taki trochę strach. Ale zobaczymy, zobaczymy. Na razie bardzo bym się chciał dostać do kolejnego... O kurczę, co... Co jest grane? Co tu się dzieje? Co on zrzuca? Jak on... Masakra, czuję się, jakbym przechodził poziom w Herkulesie. Jeżeli ktoś grał w tą retro grę, to wie, o co chodzi. O, ja cię kręcę. Dobra, spoko. Przygniecie mnie zaraz. Dobra, spokojnie. One się odbijają od siebie. Dobra, weź przyspiesz. Dotarłem do celu. Tylko pytanie, czy ja będę bezpieczny. Co tu się tak właściwie dzieje? To jest wyjątkowo polski Pokémon. Przecież on wygląda ewidentnie jak bocian, słuchajcie. O kurcze, i biedny mały Milo przeciwko niemu. O, ja cię kręcę, Bombardier. No, patrząc na to, co zrzucał, to wcale nie dziwię się, że ma taką nazwanie inną. A, dobra. Użyjemy taktyki, która ma za zadanie od razu go sparaliżować i ułatwić mi życie. Zobaczymy, czy się udam. Tak więc przyjmij tutaj umiejętność Teram. Tak jest, jak zwykle ładnie to wygląda. Żaruwa na głowie robi swoje. Nie oszukujmy się, wiem, że nazwy prawie nic mu nie zrobi, ale chodzi o efekt. Ojoj. Tak, chodzi o efekt. Ała. Dobra, to tego to nie przewidziałem. Nie tak to się miało rozpocząć, szczerze mówiąc. Okej, i w tym momencie wiem, że mamy problem. Kurczę, boję się, że on może mieć jakiś wysoki poziom, natomiast ja mam 6 Pokémonów, no liczmy na to, że jakoś to będzie. Zobaczymy. W takim razie... Dobra, Rock Tomb, tylko błagam cię. Wing Attack. Dobra, to jest not very effective, więc dobrze, 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 nie użył kamiennego ciosu. O, to jest mocne. To jest bardzo mocne. Przy okazji obniżam mu speeda, więc liczę, że za chwilę go wyprzedzimy. Tak jest, jestem już szybszy. Dobra, dobra, patrzcie, Bombardier coraz słabszy. Czy on już ucieknie? Nie, walczy dalej. Ale nie boję się go absolutnie. Dawaj jeszcze raz, wykończ go. Nie trafiłem. I Rock Throw, ała, to zaboli. Dobra, wydaje mi się, że jednak w takim momencie to powinienem... No dobra, ale to ma 95% szansy na trafienie. Nie, no musisz trafić. Dobra, dziękuję, mamy go. Dostał, ale dalej się trzyma. Oczywiście, że odlatuje, a pewnie wyżej Co ty robisz? Aha! Okej, myślałem, że wleci na szczyt góry, a nie, on po prostu zawisł w powietrzu i... O nie, wyżera zioła. O, a ten od razu, jak zobaczył zioła, to już, zobaczcie, już się znalazł, nie wiadomo skąd. Okej. Ludzie, mamy problem. Jak on sobie zje te zioła, to może stanowić wielki problem. Natomiast, no zobaczymy. Oho, co, najadłeś się?
No, najadł się i jest gotowy. O kurcze. O kurcze, dobra. Natomiast na pierwsze miejsce jest nasz stalowy Pokémon, więc liczę, że będzie dobrze. Ej, on musi mieć jeszcze jakiś typ dodatkowy, bo Draining Kiss jest super efektywny. Okej, to ciekawe. To ciekawe, dobra, weź, dawaj Draining Kissa. Czy jaki on może mieć jeszcze typ? Nie wiem, ale zaraz się dowiem. A, no i Arwen też oczywiście tutaj próbuje swoich umiejętności. Ma kamiennego, więc w sumie to dobry znak, może coś tam zrobi. Mam nadzieję, że tym razem użycie umiejętności teraz sprawi, że będziemy mocniejsi. Ciekawe, co tutaj się pojawi. O, serduszko ze skrzydełkami. Masakra, czy może być coś słodszego? Wow, ledwie to przeżyłem. Przywal mocno. Proszę cię. Dobra, no coś zabrałem, ale szczerze mówiąc liczyłem na nieco więcej. To, że się uzdrowiłem, to w sumie i tak chyba trochę za mało. O, Smackdown, super. Znaczy, tak, to sprawiło, że teraz, wiecie, tak jakby stracił typ latający, no ale w sumie ja i tak biję z czegoś innego, jakby co bije super efektywnie. Torment, okej, może być. Może być. Bombardier, nie będziesz stanowił dla mnie problemu. Nie ma takiej opcji. Dawaj go. No, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Przy okazji bardziej się leczymy, no więc myślę, że tą walkę już chyba wygramy. Rocktroll, okej, no, Arwen tutaj, słuchajcie, zakończył walkę. No, jestem pod wrażeniem, że tym razem to nie ja kończyłem. Okej, no i co teraz? Znowu zniknie w ziemi. O, ten po prostu się rozpłynął w powietrzu. Oj, zobaczcie, jak się cieszy, jaka radość. Z tym swoim wałkiem do kuchni. Ojej, teraz jakiś smutny się zrobiłeś. Uuu, ale doświadczenia to wleciało tak na grubo. I być może nawet zobaczymy jakąś ewolucję. Tak, słuchajcie, moja świnia ewoluuje. Leczonk. Nawet nie sprawdziłem, jaką płeć ma leczonk, ale chyba męską miał. Bo wiem, że od płci różni się wygląd. O, patrzcie. Patrzcie, patrzcie na tą świnkę. Piękna. Po prostu piękna. I teraz się nazywa Oinkolong. Nie, Oinkolong. Oinkolong. Nie mam pojęcia. Dobra, nieważne. W każdym razie Pokémon świnia. Tego jesteśmy pewni. Dalej ma typ normal. A, to był męski. Tak, to żeński trochę inaczej będzie wyglądać. Hawk Pokémon. O, proszę bardzo. No, początek Pokédexa coraz bardziej wypełniony. No i świetnie. No i świetnie, no i co tam, Arwen, ty mi powiesz? Znowu pewnie zaproponuje mi kanapkę. Tak czuję, ale zaraz zobaczymy. O, piękne widoki mamy. No, jesteś szczęśliwy, widzę. Tak, nie musimy się bać, że już kamienie na nas spadną. No, coś w tym jest. Możemy wejść do jaskini. Tam już czuję, słuchajcie, że Arwen znowu przygotował jakiś piknik. A tutaj urządzimy sobie piknik. Dobra, to cytat. Cytat z filmu. Dobra, natomiast co? Znowu ściany będą zielone? Wiedziałem. Co wiedziałeś? Co tam jest? O, patrzcie. Rośnie tutaj rzadkie ziele, które wręcz emanuje energią. Ciekaw jestem, jaką to ziele da umiejętność naszemu Miraidonowi. Bitter Herba Mystica. Okej. Zrobiliśmy to, dzięki Udim. Tak, co mówi teraz książka? No, pewnie jak przyrządzić super kanapkę. Tak, oczywiście, że zamierza przyrządzić kanapkę. Czego tu się innego można było spodziewać? Na co czekamy? Okej. Gotowanko. Bob's your uncle. What? Dobra, znowu jego super kanapka i dostajemy Titan Badge. Tak jest, no. Patrzcie na to, patrzcie na to. Ojejku, to śmierdzi. No więc myślałem, że on umie robić kanapki, no ale słuchajcie, ona nie jest zachęcająca. Takie to bym nawet patykiem nie dotknął. To wygląda jak kanapka zostawiona na okres wakacji w plecaku. Miraidon, proszę cię, nie jedz tego. No nie, wy chcecie to jeść, naprawdę? Znaczy dobra, nie, moja postać jeszcze nie spróbowała.
O, Miraidon przychodzi na ratunek. Nikt nie chciałby śmierdzącej kanapki. Arwen, zobaczcie, jaki wściekły, to znowu ty! Nie widzisz, że chcę, żeby 10-letni bohater zjadł tą kanapkę z zielem? A Miraidon takie... nie ma takiej opcji. Dawaj mi to, to jest zbyt podejrzane. Dorosły chłop zaprosił cię do ciemnej jaskini i wręcza ci śmierdzącą kanapkę. Coś jest nie tak. Proszę, proszę. Ta stara się podziękować czy coś. O, zobaczcie, jaki on jest wściekły. Masakra, ten człowiek jest podejrzany. Mówcie co chcecie, ale to jest chyba jedna z najbardziej podejrzanych postaci w grach Pokémon. Tak. Weź ją sobie zjedz. Weź ją sobie zjedz, naprawdę dziękuję. O, patrzcie, jak go normalnie rzuca nim potem. Ja się nie dziwię, czuję, że miałbym ten sam efekt, gdybym zjadł coś takiego. I teraz mogę pływać po wodzie? Czy ja dobrze widziałem? To bardzo dużo odblokowuje nowych, słuchajcie, ciekawych rzeczy. O, jeszcze zjedz sobie tą. Masakra! Dobrze, zjedz mu już, żeby mi nic nie musiał dawać. O mój Boże. To jest człowiek, który, słuchajcie, na punkcie jedzenia ma hopla. Nawet się nie waży jej dotknąć. Nie jest dla ciebie. Tak, nie powinieneś krzyczeć. No, no właśnie, nie krzycz na Miraidona. On mi ratuje życie, coś czuję tym jedzeniem twoich kanapek. O, Mabustive. Czy to nie jest czasami ewolucja Pokemona, którego posiadam? Nie wiem. W sumie nie wiem. Bardzo możliwe. A co się z nim dzieje? Chyba też zjadł kanapkę. Zobaczcie, jak on się czuje. Jejku. Umierająco. O nie, nie, no nie dawaj mu kanapki. Patrzcie, ten Pokemon ledwie dycha, a ten jeszcze mu daje śmierdzącą kanapkę. O nie, nie rób tego. Słuchajcie, to jest taki efekt, jak po jakimś narkotiken. Będzie się czuł przez chwilę lepiej, ale zaraz potem... wiadomo, jak to się pewnie skończy. Chociaż u niego to w ogóle nie widać reakcji. Tak, on widzicie, jego Pokémon jest chory. On jeszcze, ja się nie dziwię, że jego Pokémon jest chory, jak on go takim czymś testuje. Wiecie, tutaj daje mu... Może on jest jego testerem jedzenia, nie wiem. Właśnie, czy mikstury i inne rzeczy nie działają? Nic nie pomaga, pałuszony nie pomagają, Pokémon Center nie pomaga, nic. No a kanapki na pewno mu nie pomogą, wiesz? Tak, postanowił, że zrobi wszystko, żeby mu się polepszyło. To przestań go karmić tym... tym, no właśnie, już się powstrzymam. Tak, dlatego szuka Herba Mystica. Dobra, a z czym jest w ogóle ta książka? Znalazłem ją w laboratorium mojego taty. Okej. Oj, mowa oczywiście o strefie zero. Tak, ta książka jest pełna szalonych opowieści i legend. W coś, co by inni nie uwierzyli. Ale ja w to wierzę. Jestem pewny, że mówi prawdę. No i według książki zjedzenie wszystkich 5 rodzajów Herba Mystica jest w stanie uzdrowić wszystkie dolegliwości. O proszę. Czyli co, twierdzisz, że jak znajdziemy, to twój Pokémon będzie się czuł lepiej. O ile wcześniej nie wykituje. No ale... ja mu się nie dziwię, słuchajcie. No wyobrażacie sobie być Pokémonem takiego trenera i dostawać te kanapki? Ojejku, to jest smutne. Widzimy cierpiącego pieska i mam wrażenie, że to wszystko wina jego trenera. Nie możemy tutaj wezwać jakiegoś, wiecie... tego, jak to się nazywa? Jest ten taki patrol zwierzęcy. To jest w ogóle chyba jakby podczęść straży miejskiej? Ale dobra, nie pamiętam, jak dokładnie to się nazywa. Can you see? Masakra, to on pierwszy raz otworzył oczy? Masakra. Tak śmierdziało, że aż oczy otworzył, słuchajcie, wow. No nie dziwię mu się, ale on się cieszy. On się cieszy. Natomiast ja wątpię, żeby kanapka, która tak pachniała, miała pomóc w jakikolwiek sposób. No ale dobra, tak, otworzył nieco oczy, okej, niech ci będzie, może jakieś inne zioła pomogą, ale to na pewno nie. Tak, siła tych ziół jest niesamowita. Widziałem, że książka nie kłamie. No, zobaczymy. Tak, to jest moja historia. 3 zioła jeszcze, znajdźmy je razem.
Okej. Spróbujemy. Spróbujemy. No słuchajcie, ja sobie zdaję sprawę, że ten Pokémon cierpi, natomiast naprawdę, ja wątpię, żeby taka kanapka mogła pomóc. O, a tu profesor Turo, witaj Judy, tu Turo. O, zaraz nam pewnie powie, jak to wpłynęło na Miraidona. O, patrzcie, wykrył, że obnowiła się kolejna z mocy Miraidona. Okej, i teraz możemy pływać, dokładnie. Super, będę mógł przemierzać rzeki i oceany i inne morza. Świetnie. Czas będzie zaraz wypróbować tą nową umiejętność. Ktoś do mnie dzwoni. O, Cassiopeia. Z tej strony. Okej, widzę, że jesteś blisko jednej z baz Team Star. Zamierzasz dołączyć więc do mojej operacji? No, no tak, zamierzam. Zamierzam, dołączymy. Dziękuję ci. Od teraz jesteś oficjalnym członkiem Operation Starfall. Czekaj chwilę, kto to? A kim ty jesteś? Tak, czy do operacji Starfall nie będzie potrzeba jeszcze jednego członka? Co? Kim ty jesteś? Nawet Cassiopeia się zdziwiła, która wydaje się, że wie wszystko. Jejku, ale on ma fryz. Na imię mi Cliff. O, jak długo nas szpiegujesz? To jestem przyjacielem? Możliwe? Nie wiem. Nie wiem, kim ty jesteś. No, kto to może być? Tak, zamierzam walczyć przeciwko Team Star. Możesz dołączyć. Od razu po twarzy, co nie? Od razu po twarzy, to tak trochę wspomnienia przychodzą, jak na niego patrzymy. Tak, witaj w operacji Cliff. Świetnie. Tak, a Cassiopeia, kim ty dokładnie jesteś? Pewnie nie ujawni się, coś tak czuję. Team Star i ja dzielimy tą samą historię? To jest wszystko, co mogę powiedzieć. Ciekawe. Dobrze, czas wracać. Porozmawiajmy o operacji Starfall. Tak, co mamy zrobić? Mamy dokonać rajdu, słuchajcie, na jedną z ich baz. Mamy pokonać bossa i tamtą drużynę. I zakończyć ich tutaj zasady, okej. Czyli co mamy tak właściwie zrobić, jak już ich pokonamy? Tak, Team Star tutaj stworzyło 5 tak jakby składów, które każdy ma swoją własną bazę. Powinniśmy się udać do frontowej bramy. Okej, no to ja jestem przed frontową bramą, tutaj. Widzimy ją, w ogóle w nocy, no tak taktycznie atakujemy, co nie za dnia. No, coś czuję, że może być ciężko, ale będziemy oczywiście próbować. Dobra. Tak, potem jak pokonamy bossa, to będzie koniec. To tak jakbyśmy, zobaczcie, deklarujemy im wojnę. Okej, to może być ciekawe. Tak, a więc musimy pokonać wszystkich szefów tutaj. Zakończyć ich tutaj rządy. I co potem? Tak, i potem nikt nie będzie miał lidera. To się stanie. To jest solidny plan. Znaczy ja wiem, czy taki solidny, no ale okej. Niech będzie. Tak, dlatego twoje umiejętności są tutaj potrzebne. Pokonaj Pokémony wewnątrz bazy. Spróbujemy oczywiście. Spróbujemy, ale zobaczymy, jak to będzie. Aha. Tak, jak mówiłam, mam tutaj historię z Team Star. Dlatego też nie może z tego powodu działać otwarcie. Okej, jaka będzie moja rola? Wybacz, ale nie ufam ci. O. Czyli on na razie ma nas tylko wspierać. Rozumiem. Respektuję to. Będziemy w kontakcie. Okej, no będzie, słuchajcie, interesująco. Tak. Cliff i takie, wiecie, mogę do niego powiedzieć takie. No tak, rzeczywiście kogoś mi przypominasz. Dyrektor Clavel? Nie mam pojęcia, co mówisz, o co ci chodzi. Masakra. Jestem Cliff, normalny student akademii, taki jak ty. Chłopie, moja postać wygląda, jakby miała 10 lat. Ty wyglądasz co najmniej na 50. Więc nie jesteś normalnym uczniem.
Ach. Swego czasu Kukuj udawał, słuchajcie, tego. Jak to się tam oni nazywają? No, wiecie, tego z wrestlingu. Teraz ten dyrektor bawi się w przebieranki i udaje ucznia. Ech, dziwne rzeczy się dzieją w tym pokemonowym świecie, natomiast teraz trzeba już ruszać do walki. Lecimy na nich! A jakże, i tam coś się świeci. Oho, tak, coś się świeci, ale tutaj są od razu na wstępie członkowie Team Star. Jak widać, nie mają co robić, jest noc, a oni, widzicie, sobie strzegą jakiejś swojej bazy. W sumie barykady robią takie jak Team Skull, co trochę na ich styl. Wow, wow, czekaj. Tak, tutaj jest, zobaczcie, Star Dark Crew. Jesteśmy znani jako Seguin Squad. I co, nie wpuścicie mnie, powiadasz? Tak, jesteś dzieciakiem, a wy to co? Przecież jesteście w szkole, więc o co wam chodzi? Tak, zamierzasz zadeklarować wojnę Team Star? Co oni mają z tą wojną, ale tak, niech będzie. Możliwe, że tak. Jak zareagują na to? Cool as a cucumber. Wiesz co? Ja cię zaraz obrażę, ty typie. Tak, zajmę się z wami. Zobaczcie, jak się wściekają. Myślę, że sobie z nimi nie poradzę. Dawaj. No zaraz zobaczymy. Te wasze gwiazdki nie robią na mnie wielkiego wrażenia. Już nie mówiąc o tym, że w nocy pewnie mało widzicie w tych ciemnych okularach, ale to już jest najmniej ważne. O kurde! No przyznam, że Pokémon pierwszy mnie zaskoczył. Liczyłem, że to będzie Pokémon tylko i wyłącznie o typie ciemność, natomiast on ma jeszcze typ latający, co może być problemem. Dlatego... Milo? Chciałbym, żebyś ewoluował, natomiast liczę na to, że przetrwasz atak Markrowa. Obstawiam, że może pójść jakiś plak albo wing attack lub coś w tym stylu. Jeżeli tak, to mamy szansę. O, Haze! No Haze to akurat nam nic nie robi. Nikt nie zwiększył sobie statystyk, więc w sumie nie ma to sensu. Dobra. Jest tylko jeden Pokémon. Żeby mieć większą szansę, użyjmy. Mam nadzieję, że tym razem nie będzie źle, słuchajcie. Bo ostatnio z Tytanem nie byłem w stanie wykorzystać jego tutaj terastralizacji. Lecz teraz liczę, że się już udam. Oby. Mocno, ale w ogóle ciekawa muzyka jest, przyznam. O, i wleciał Wing Attack, tak czułem. Zobaczcie, Not Very Effective, a zabrało prawie połowę życia. Milo, wierzę w ciebie. No, dawaj. Kurczę, trochę za mało. Natomiast on jest szybszy, dlatego musimy użyć Nuzzle. Muszę przetrwać ten cios, potem będę szybszy i prawdopodobnie wygram walkę. A przynajmniej tak mi się wydaje, że jest taka duża szansa. Ogólnie Milo musi nauczyć się jakiegoś ciosu fizycznego, bo ma lepszy fizyczny atak, co zresztą widać. Bardzo ładnie. Okej, a kto wie, może nawet dostanę... Tak, dostałem tyle doświadczenia, że mamy level upa. Jeżeli się nie mylę, to być może czeka nas ewolucja. Zaraz zobaczymy. No co tacy smutni. Okej, o proszę bardzo, tak jak mówiłem. Milo ewoluuje. No, zaraz zobaczymy, kim się teraz tak właściwie staniesz. O proszę, jak ładnie wyglądam. Ewoluował w Palmo. Okej. I doszedł mu nowy typ. Fighting! Idealnie. Nawet nie wiedziałem, że będziemy miał fighting, ale to idealnie pasuje, bo teraz mroczni przeciwnicy. Super. Tylko żebyś jeszcze miał jakiś cios typu fighting, to byłoby już w ogóle Dziękuję. Dziękuję, wiesz, czego potrzebuję do szczęścia. Nauczmy się tego zamiast... Z quick ataku i tak rzadko korzystam. Jeszcze mamy naturkę pod atak, więc jest po prostu cudownie. Oj, coś czuję, że ten Pokémon to porobi, tak porządnie porobi. No i co? Drugi będzie ze mną walczył? No raczej powinieneś, cwaniaczku, albo uciekaj. Nie, to ona ucieka? A, tak, dobra. Zwiewaj mi stąd. Bardzo dobrze. Co, jesteś taki zniechęcony? A nie, zobaczcie, ten tłucz zamierza uciec do bazy i ich wszystkich powiadomić. Dobra, wracaj sobie i tak was zniszczę. O to się nie ma co martwić. Oho, i kto to dzwoni? Pewnie Cassiopeia, dokładnie. Widzę, że sobie poradziłeś ze strażnikami. Dobra robota. No, nie ma sprawy. Okej.
to teraz musimy walczyć z tym mrocznym odgałęzieniem Team Star, Segment Squad tak zwanym. Ich szef nazywa się Giacomo. To chyba ma korzenie włoskie, przynajmniej tak to imię brzmi. No zobaczymy, czy będzie silny, ale czuję, że taki może być. Dobra. Muszę pokonać tyle Pokemonów, ile tylko się dałem. No, mam taki zamiar. Dobra, podleczymy Pokemony i ruszamy od razu na nich. A jakże?